Tam są Niemcy. A tam Ruscy. A tam Ruscy. No co tu wiele mówić? Jest kolejny. Właśnie nam jajeczko wpadło. Wyśnięte to aluminium, świdur aluminium. Zaraz zobaczymy, co z tego ciekawego wyjdzie. Dziwny krój tej blachy. Widać ewidentnie, że szczeliny są o wiele bardziej szersze. No i co? Jeden. Chyba infanterii regiment 374. Grunt żyje cały, nie zjadł do końca. Trochę guzików i haftki mundurowe. Legion Engandere. Legia cudzoziemska. Belgijski. Belgijski. Pogoń litewska. Słowacki. I mały legion. Taki trafiliśmy zbiór rzeczy dla kunia. Mamy okularki, gumki, pudełeczka i ryjki. Mamy ryjki lewe i prawe. Na blachę aluminiową pod blaszką otwierasz do konserw, aczkolwiek jakaś słaba ta nierdzewka, trochę skorodowało. Tym razem trochę orzełków nam powpadało. Niestety, jak widzimy, nie przetrwał próby czasu. I tu mamy z dnia dzisiejszego jeszcze taki smuteczek. Bardzo ładne okładziny, no ale jak widzimy na załączonym obrazku, co z tego? I piękny drugi egzemplarz. Tu z kolei jakaś pojazdówa. I takie coś. Gdzie jest reszta, ja się pytam. Cholera jasna. Mieliśmy Danziger. Zaczęliśmy kopać ziemianę. Mamy jakiś budowę chyba telefonu polowego. Tu jeszcze jakąś tabliczkę mamy.
słuchawka. Dziwna. Taka nietypowa. No ale jest trochę ciekawszy, jak zauważyliście. Ma resztki dziwnej żabki. Jeśli się nie mylę, jest to parciana żabka, używana prawdopodobnie w Afrika Korps. Może po szczawiu wyjdzie jakaś sacharalak. No i na dnie ziemiany mieliśmy coś swego rodzaju, jakby to ująć, może jakiś ryngraf. Oczywiście nie taki wojskowy, a bardziej jakiś taki religijny. Coś ten deseń. No niestety tylko kawałki jakieś pocięte powychodziły. Może rusek się do tego dopadł. Na razie to tyle. Prawie cały. Urobek paru godzin kopania w ciekawym śmietniku. Jakaś muszelka. Ulubiony motorek. Coś ala matryca. Tu mamy ten kubeczek KM. Lornetka pruska. Jakieś tabliczki. Obrączka. No i ta najlepsza rzecz. Jakaś fajna plakieta. Chyba czeska.